może być. To takie brązowe tutaj. Właśnie, super. Tu jest trochę wosku. To jest wosk na przykład, takie jasne, a to ciemne, kolorystycznie, to jest kit pszczeli. I to jest taka siatka, pławiacz kitu pszczelego. I te ramki, to robi pszczelarz wszystko. Buduje takie ramki, dzisiaj też takie ramki będziecie budować. I tu w środku mamy coś włożone. Pszczelarz coś takiego buduje, taką ramkę zimą przede wszystkim. Wtapia tutaj tą węzę i daje pszczołom. I zobaczcie, co za chwilę się wydarzy. I zobaczcie, po kilku dniach, jeżeli ta ramka już będzie w ulu, zobaczcie, co się wydarzy, co pszczoły zbudują. Jakieś takie domki. Takie komórki. To wszystko jest z wosku. To wszystko same pszczoły produkowały. Czyli najpierw było, zobaczcie, takie płaskie, bez niczego, a pszczoła, się mówi, że pszczoła odciąga komórkę, to znaczy, że ją tak nadbudowuje do góry. I robi się ten tak zwany sześcian, nie? To taka nazwa komórka pszczela, nie? I w tych komórkach później pszczoły będą transportowały pyłek z kwiatów i nektar, a oprócz tego matka królowa będzie składała tu jajeczka i będą nowe pszczoły się wygryzały. Bo to jest tak, że w tej komórce najpierw matka królowa składa takie jajeczko, potem robi się z tego taka larwa, potem poczwarka, no a potem wesoła pszczoła, która nazywa się pszczołą miodną i to dzięki niej mamy tyle miodu. Czyli tak, ta największa, wiadomo, no to będzie ta nasza matka. Potem będzie, ja nie widzę do góry nogami, ale ta szóstka, tak? Tak, tak, największa. Matka jest ma najdłuższy odwłok, nie? Gdzieś teraz tutaj. Potem jest w środku truteń, czyli pan pszczoła. No i na końcu ta najważniejsza, ale ostatnia tutaj w naszej hierarchii. Natomiast ona najważniejsza jest, bo to ona najwięcej robi. To ona matkę karmi. Bardzo. Ona ją karmi, ona nawet masuje matkę, żeby matka miała siłę składać jajeczkę, bo matka co 20 sekund kolejne jajeczka składa do kolejnej komórki. Jest bardzo pracowitą pszczołą i nie ma czasu nawet jeść. W zależności od wieku matki królowej, to mają one różne kolory. Tutaj z kolei mamy pszczołę robotnicę, czyli taką pszczołę, która najwięcej robi. Zobaczcie, ile ona ma zadań w swoim życiu. Wszystkie zadania tutaj wymienione. Najpierw sprząta, później musi pilnować, pierwszy wylot robić, później musi produkować mleko dla innych, później karmi larwy, później co tu przerabia nektar na miód, później wentyluje, musi zrobić odpowiednią temperaturę, żeby nie było za zimno ani za gorąco. Później uczestniczy w budowaniu właśnie tych komórek, plastrów. Później broni gniazda, czyli stoi na wylotku, nie dopuszcza, żeby żadna inna pszczoła obca nie wleciała, ani jakiś osobnik. I na samym końcu dopiero życia, czyli około 20-30 dnia życia, wylatuje i leci po nektar i po pyłek. Dobrze. Zobaczcie, tu mamy takie dwie ramki włożone. Tutaj, jak zaobserwujecie, i chodzi jedna pszczoła, która ma na plecach taki kolor żółty. Ona się chowa pod tymi pszczołami. To jest właśnie matka królowa. Na tej ramce, ta ramka dolna, to jest ramka, gdzie ta matka królowa czerwi, czyli składa jajeczka, żeby były później nowe pszczoły. To wszystko tutaj praktycznie to są pszczoły, dziewczyny, robotnice. Chłopak był na wylotku, bo tędy wylatywał, widzieliśmy go. Szefowa królowa jest tutaj, gdzieś nam znikła. O, jest tu. A to, co mają na trzeciej parze odnóży, to są obnóża pyłek pszczeli. Widzicie, jakie pomarańczowe mają tutaj niektóre pszczoły? Przy pszczołach trzeba pamiętać, żeby zawsze spokojne ruchy wykonywać, nigdy nie machać rękoma. Zawsze na spokojnie, mocno, dokładnie. Super. I one teraz będą sobie myślały, że coś się pali. Coś się pali, muszą uciekać, widzisz? I zaczną nam uciekać. Teraz wam pokażę. Przed chwilą wam pokazywałem
miód, a teraz wam pokażę małe pszczoły. Tak, otwiera sobie do góry i najpierw oczy i wychodzi. No. O, tutaj, one... widzicie, o, tutaj no się właśnie, wygryza, patrzcie. Wygryza się, czyli jakby się wypluwała. Aha, tu, widzicie? Taka dziurka się robi i ona sama musi to otworzyć. Wygryza? Nie widzisz, tak? Ona wyjdzie na świat teraz. Będzie zaraz. No, to ich tam dużo się wygryza. Tutaj widać larwy, a tu są sklepione są pszczoły. No ta akurat już jest dojrzała i się wygryza. Było takie coś w ulu, kojarzysz? No było. Jak było takie, to rozmawialiśmy o tym, że tutaj pod spodem jest miód. Mhm. A był też czerw i wtedy wygryzła się ta pszczoła. To pamiętasz, jak tam to wyglądało? Było trochę ciemniejsze i grubsza była warstwa. Tu jest zasklepione. Stawiasz, zobacz ją tu, czyli idziesz do góry, tak, osadzasz ją tak, bierzesz widelec, po lewej masz widelec. Super. Jesteś praworęczny? Tak. Dobra, to widelec obracamy. Mhm. I teraz normalnie musisz odsklepiać takim ruchem. I to się nazywa odsklepianie, słuchajcie. Chodź Tereska, tu gdzie ja jestem, może lepiej to widać. I zaraz Tereska spróbuje może mniejszym widelcem, bo mamy drugi. Dobra, no i teraz zaczynamy. Musimy wjechać tu pod... O, tak, położyć widelec na ramce i do góry. I patrz, pierwszy miód się polał. Super! I jeszcze raz. Podjeżdżamy, cyk, i do siebie. No! I teraz ten widelec, żeby oczyścić, musicie go obrócić, tak? I wytrzeć tutaj w ten stół. Dobra. Tak, i to trzeba tak dość mocno. O, super. I te odsklepiny tam sobie wiszą i my potem to sprzątamy. To jest taka pralka. Mama w domu ma pralkę na pewno i odwirowuje pranie. A my musimy odwirować miód z ramki. I takie, to jest akurat wirówka na cztery ramki wielkopolskie. Tak jak właśnie na tych włożył, wchodzą tu cztery ramki. I będziemy włączać naszą pralkę, nie? I Teresa, tą strzałką na czwórkę daj. Pięknie. Zobaczcie, co się dzieje. Nasza pralka, wirówka, zaczyna wirować. Miód z komórek poprzez siłę odśrodkową wypada na zewnątrz wirówki. I tutaj za chwileczkę będziemy mieli świeży miodek, który będzie spływał na dno wirówki, później przez kran, przez takie sita i odjadę. I zaraz będziemy próbowali tego miodu, który sami odsklepialiście. On musi odwirować się troszeczkę. Jaki kolor łyżeczki pani wybiera? No tak myślałam. Jaki ten? Uwaga. Proszę bardzo. Łapiemy, łapiemy. I teraz do buzi. Opa, pięknie. Dam kawałek papieru, jakby coś tam. Okej. Okay. Bo to pewnie się pochylicie. Słodki czy kwaśny? No właśnie. Sama odsklepiłaś, sama włączyłaś wirówkę. Proszę bardzo. Tu na przykład widać od razu, że jest wierzba, śliwa, klon. Tam macie jakieś zawarto, jest spać, akurat był spaciowy. Gryka, lipa. Wysyłamy nasz miód, no oni odsyłają nam po prostu no i wiecie już. Ale na początek też jest tak, że jest ocena środowiskowa, co w danym obszarze wokół pasieki kwitnie, albo czy wystąpiła spać na liściach, albo na igłach. Później jest ocena organoleptyczna, czyli sprawdzamy smak, konsystencję, barwę, lepkość, a na końcu trzecia forma, jak sprawdzić dany rodzaj miodu, to wysłanie do laboratorium. Na koniec dnia, tu w tej warstwie zrobi się piękny żółty wosk. Jak wezmę na palec, no tutaj już się ładnie zrobiły małe drobinki wosku. On później taka tafla się żółtego wosku robi. A to jest strasznie gorąca szyba, która specjalnie absorbuje promienie słoneczne i w sposób zupełnie bez żadnego udziału, żadnego prądu, wspomagania powoduje, że te promienie... To tu temperaturę w środku nie pamiętam, ale to są takie, że nie jesteś w stanie dotknąć. To wszystko to są te odsklepiny, które były w tym stole. No taka zmienia. A to żółte to już jest wosk, nie? Zaszło słońce i zobaczcie, jaką konsystencję razu przyjął, nie? Już się od razu robi się taki... Jak jest słońce, to płynie wszystko. Tak, bo chodź. Ta temperatura w środku jest bardzo duża. Nie popatrz. Jakie ciepło. Antoś, dotknij sobie. Nie chcę. Niezbyt wygląda wizualnie. No. Ale później piękne świeczki kupujemy. Dobra. Pani Tereso, czy możemy prosić, żeby pani powstała? Zapraszam.
Teresa, to jest dla was zdjęcie waszej rodziny, jak jesteście u nas poprzebierali w te kosmiczne, kosmiczne stroje. Także gratuluję ci serdecznie. Dzisiaj byłeś wiecie, bardzo dzielną pszczelarką. Do tego, no, Antek masz, dla ciebie jest naklejka z fioletowymi pszczółkami. I Tereska sobie też dziś przykleisz w jakieś miejsce. To są takie przyklejanki małe pszczółkowate. No i zestaw takich ludzików, co było no, słodko. Ja. Też nie wiem, czy to ciężkie jest. Może mama nie złapie lepiej. Ja będę trzymała. Dobra. Antek, i na twoje ręce była. Dzisiaj poodwiedzaliście i próbowaliście. Jest zestaw. Kupujcie. Będzie to herbatki.